Markowski, dzień dobry Państwu. Dziś gościem sieci jest pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry, serdecznie witam A Państwa. Rozmawiamy, Szanowni Państwo, o dwóch cyfrach. 25 i 15. 15 to przede wszystkim Marsz Różowej Wstążki. Kiedy, gdzie, po co, na co? Och, Panie Marku, właśnie liczyliśmy, to nie myślałam, że to już jest 15, bo gdzieś zgubiłam jeden rok, myślałam, że 14. W 2008 roku. W 2008 roku był pierwszy marsz, tak. W tym roku mamy po raz 15 i jest to takie wydarzenie, które jest bardzo potrzebne i właściwie można powiedzieć, że już przez te 14 wcześniejszych lat uratowałyśmy wiele osób, wiele kobiet, które zostały właśnie w trakcie naszych marszów zdiagnozowane, zostały u nich wykryte zmiany i zaraz zostały jakby wdrożone w leczenie i zostały uratowane, więc z tych naszych takich istotek, ludzi, kobiet, które zostały uratowane jest dużo, ale nie tylko kobiet, również i mężczyzn, którzy korzystali właśnie z przeróżnych badań, które zawsze oferujemy w naszym miasteczku profilaktycznym. O sile Amazonek może świadczyć fakt, że mieliśmy 2 lata pandemii, a panie byłyście, były te marsze, bo od 2008 roku do 2022 jest cyfra 15. I na to wygląda, że w tą pandemię też byłyście. Byłyśmy, ale byłyśmy troszeczkę w innej formie. Mhm. Byłyśmy w formie online, tak? Czyli docieraliśmy do wszystkich mieszkańców i te wszystkie programy realizowałyśmy online, ale do dyspozycji zawsze byli nasi lekarze, którzy przyjmowali wszystkie osoby chętne, które miały taką potrzebę i miały być zdiagnozowane, jak coś u siebie zauważyły. Zaraz ten okres pandemiczny dla Państwa koleżanek był? Był bardzo trudny, w ogóle chyba tak jak dla nas wszystkich. Przede wszystkim wiele rzeczy, myśmy się zamknęli w sobie, strach. I w domach chyba, prawda? No bo to jest ogromny strach, bo osoby, które są w jakiś sposób już chore, to tym bardziej są narażone na zakażenia, na cokolwiek takiego. I myślę, że dlatego w tej chwili, Panie Marku, jest pokłosie tego wszystkiego. Masa moich koleżanek w tej chwili ma właśnie po wielu latach, ma nowe zachorowania lub przerzuty, to jest też smutne, tak? Czyli myślę, no bo bierze się z tego, że nie mogły odwiedzić lekarza, tak? Tak, nie mogły odwiedzić, a przede wszystkim może nie tyle nie mogły, tylko że czego się panicznie bały, tak? Myśmy się bali, większość się bała osób, jakby kontaktu, wychodzenia z domu, a poza tym no, wszystko było online, to też musimy pamiętać. Ja tu pragnę podziękować wszystkim moim onkologom, przede wszystkim chirurgom, którzy pomimo pandemii przyjmowali, operowali i leczyli pacjentów, niekoniecznie online. I za to im chylę czoła. Dobrze, porozmawiajmy o tym Marszu Różowej Wstążki. To jest przypadek, że to jest okolica Dnia Matki i Dzień Dziecka? Wie pan co, ponieważ zawsze miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, ale my po prostu uznałyśmy, że może nie walka, ale świadomość raka piersi. Zrobimy to przez cały rok. Te wszystkie nasze akcje, które organizujemy, dni otwarte, robimy to przez cały rok. A Dzień Matki to jest taki szczególny. My chcieliśmy zrobić prezent wszystkim kobietom, wszystkim mamom o to, żeby zadbały. Nasz marsz ma w ogóle, jest mottem tego, hasło jest bądź zdrowa mamo. I to jest myślę, że bardzo ważne i bardzo potrzebne. W tym dniu wiele naprawdę kobiet przychodzi i diagnozuje się, ale przede wszystkim to jest taka manifestacja. To nie jest tylko marsz, przemarsz, który no właśnie, chciałem zapytać, co dają taki marsz? Powstaje miasteczko profilaktyczne, gdzie w tym roku może tego nie będzie takiej pełnej jeszcze, jak zawsze byłyśmy otwarcia, tak, bo zawsze było jeszcze dodatkowo było USG piersi, USG tarczycy robione. W tym roku tego nie będzie, ale to powtarzam, że nasi lekarze są bardzo chętni, jeżeli będzie taka potrzeba, która z pań będzie miała taką potrzebę, zadzwonić do nas, na nasz już numer telefonu stowarzyszenia i umówić się z nami. My postaramy się dotrzeć później do lekarzy, którzy zostaną. Docieracie do koleżanek, do pacjentów, tak. Docieracie do lekarzy, a mimo to trudno chyba się namawia osoby, żeby poszła, przebadała się, bardzo bo trudno. Boją się usłyszeć, nie daj Panie Boże, coś tam wyjdzie. Wie Pan co, bardzo trudno. Ja tak myślałam, że to się już zmieniło, że ten okres takiej nieświadomości naszej już jest inny. Niestety nie. I to teraz daje to pokłosie, naprawdę daje pokłosie, bo myślę, że onkolodzy biją na alarm. W tym dniu w ogóle, tak jak już mówimy, Panie Marku, o tym, że mamy Marsz Różowej, ja mówię nadziei, ale Różowej Wstążki, który ruszamy dokładnie 26 maja o godzinie 12 z Placu Biegańskiego
i podążamy w kierunku Starego Rynku. Na placu Starego Rynku powstaje miasteczko profilaktyczne. I tam do dyspozycji będzie cytobus dla pań, ale również będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie ze swoimi ofertami, ze swoimi projektami. Będą nasze wolontariuszki ochotniczki, które będą uczyły nauki samobadania piersi, nauki samobadania jąder, ale również będą szpitale, które z nami współpracują. Będą szpitale miejskie, które będą pielęgniarki, będą również lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego do dyspozycji, ale do tej akcji również dołącza się teraz Centrum Szpital Mazowia Urologiczny przy ulicy Warszawskiej, który tutaj ma też bardzo dobrą ofertę, bo w tym dniu nie będziemy tylko dbać o kobiety, ale również o mężczyzn. Czyli dla mężczyzn będą przygotowane vouchery, gdzie panowie po 40 roku życia będą mogli skorzystać z badania PSA. Tam właśnie zrobionego w Centrum Mazowi. Na takich marszach bardzo często widzę uczennice, uczniów w ogóle, tak? Szkół średnich chyba, bo podstawowych nie wiem, ale średnich na pewno. To jest ważny przekaz dla tych młodych ludzi? Bardzo, bardzo. Panie Marku, tak co powiedziałam, mamy ten program Zostań samobadaczem roku, rad nie zna matryki, badaj piersi, badaj jądra. To nam już prowadzimy to od 2 lat i nawet jak była pandemia, miałyśmy spotkania z uczniami online, ale to nam pokazało, jak to jest bardzo ważne i potrzebne. My właściwie docieramy do młodzieży, która nas też uczy, bo oni są naprawdę bardzo zainteresowani. My jesteśmy takim żywym przykładem, tak, że możemy pokazać i przekazać, jak bardzo ważna jest profilaktyka, jak bardzo ważne jest patrzenie na swoje ciało. I oni to słuchają. I oni później idą z tymi ulotkami, idą z tymi materiałami, z tym przekazem, co od nas się dowiedzieli, do domów, do swoich rodzin. I zawsze coś tam się wspomni, tak? Oczywiście, tak. Że dzisiaj nie było lekcji, dzisiaj mieliśmy spotkanie ciekawe, a o czym? I zaczyna się rozmowa i myślenie. Myślę, że tak. Ja dziękuję miastu bardzo serdecznie za to, że mogę ten program realizować. Zostań samobadaczem roku, rad nie zna metryki. Badaj piersi, badaj jądra. Bo to miasto już jest... daje pieniądze, rozumiem. Tak, tak daje pieniądze. Właśnie mamy dzięki temu ulotki, mamy możliwość na prelegentów, którzy idziemy do szkół. My naprawdę masę godzin spędziłyśmy w zeszłym roku w szkołach, w tym roku również. Jest olbrzymie zainteresowanie i tu chylę czoła wszystkim pedagogom, dyrekcjom szkół za to, że chętnie chcą nas przyjąć i myślę, że to jest taka obopólna korzyść, tak? Czyli my pokazujemy, jak bardzo ważne i bezcenne jest zdrowie. Uczymy nauki samobadania, poznawania swojego ciała, ale również mówimy o zdrowym stylu życia, o właśnie tym aktywnym stylu życia, nie tylko przy komputerze, przy komórkach, a to wszystko jest bardzo ważne. I właśnie te dzieci, proszę mi wierzyć, ja już jestem na tyle doświadczona, ja muszę tu podziękować moim dziewczynom, moim wolontariuszkom ochotniczkom, które chodzą do tych szkół. To są profesjonalnie przygotowane dziewczyny, przeszkolone przez naszych psychologów, onkologów z federacji, gdzie mamy certyfikaty, które nas upoważniają do właśnie prawidłowego takiego kontaktu i z młodzieżą, i z chorymi w szpitalu, przed operacją i po. Przychodzą do szkół. Chcę pani zapytać o ten kolor różowy, no bo ten róż to lubią i małe dziewczynki, i takie średnie dziewczynki, i te trochę wcześniej urodzone dziewczynki. Skąd ten róż się pojawił? Jest to w ogóle różowa wstążka, to jest symbol Amerykanek właśnie walki z rakiem piersi i to zostało też przeniesione do Polski. Ten symbol, róż to jest właśnie takim symbolem, myślę, amazońskim, który pokazuje nam to, że byśmy zadbali za siebie. Widać nas, to jest widać, a przy tym to jest taki symbol, myślę, dla mnie pojednania, dobroci, a przede wszystkim, myślę, świadomości zadbania o swoje zdrowie. Pani bardzo ważne rzeczy mówi, ale ja wiem, że no mam znajomych gdzieś, którzy gdzieś tam raz, drugi, trzeci poszli do lekarza, nic nie pomogło i w tej chwili jak rozmawiam z nimi, czemu nie idziesz do lekarza, czujesz się coraz słabiej, coraz gorzej, a co mi lekarz pomoże? I to jest ta trochę taka niechęć, tak? Że pierwsza diagnoza nie udało się nic ustalić, druga, ktoś tam przechorował jakąś chorobę i to jest ta niechęć, bo ktoś jest niezadowolony z obecności u lekarza. To też jest jakiś przyczynek tego, że nie chcemy się badać, nie chcemy chodzić do lekarza, bo co on mi tam pomoże? No? A jeszcze nie daj Panie Boże, znajdzie inne choroby. Właśnie dlatego to chyba nie ma nic bardziej mylnego. Bo nawet jeżeli, no faktycznie jest tak, ja tu też apeluję do lekarzy, tak, żeby jednak spróbowali nas badać kompleksowo. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Czasami... Ale jak zbadać kompleksowo, Pani Prezes, jak tam 50 pacjentów po pandemii czeka i teraz kompleksowo, no to muszą poświęcić więcej czasu, tak. To mniej chorych wejdzie.
Wie pan co, chciałabym tak i życzyć każdemu z nas, że pamiętajmy, że to my musimy zadbać o swoje zdrowie i zrobić wszystko, że nawet jeżeli nam coś nie udało się, żebyśmy nie odpuszczali, tylko walczyli o to, bo my jesteśmy tutaj najważniejsi. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, nikt za nas tego nie zrobi. I chociażby nie wiem co, zwracamy się kilkakrotnie do lekarzy, żeby jednak zrobili tą diagnozę, żeby nas zbadali, nie odpuszczać. Ból, my nie mamy prawa cierpieć, nie mamy prawa nikt z nas na przykład poddawać się, że nic nie może być lepiej. Wiara czyni cuda, a naprawdę pozytywne... Albo zmienić lekarza, bo to też czasami warto. Albo zmienić lekarza, tak? Oczywiście, że tak. No ja bym do lekarzy, naprawdę, żeby zrobili... Przecież to jest ich zawód, tak? To jest ich pasja, myślę, że wielu z nich marzenia. Więc róbcie to tak, jakbyście to chcieli zrobić swoim najbliższym. Róbcie każdemu z nas. Dobrze, zostawiamy 15 już marsz różowej wstążki, a teraz ta cyfra 25. Coś to takiego? Ach, właśnie 25-lecie w tym roku Stowarzyszenie Częstowskie obchodzi, a dokładnie jeszcze 25. Ogólnopolska Pielgrzymka będzie Amazonek na Jasną Górę. Pamięta pani te początki? Ja ich nie pamiętam, bo ja jestem dopiero od właściwie od 2016 lat, tak ten 16. czas leci. W 2007 roku zostałam prezesem Amazonek Częstochowskich, ale pamiętam, oglądam wspomnienia, mamy kroniki i pamiętam te wszystkie dziewczyny, które to założyły, żyją jeszcze założycielki, są, które wielu już tych nie ma, tak? Czyli założycielek Ani Stefańczyk, czy Zani Stryczak, wielu tych dziewczyn nie ma już wśród nas, ale one są w naszej pamięci. I myślę, że to, co my robimy i to, co kontynuujemy no, taką trudną pracę, bo wie pan co, nie jest łatwo utrzymać się organizacji non-profit, żeby realizowała wszystkie cele tak swoje, które założy bez jakiegoś kłopotów. Niestety jest, my się teraz borykamy, czynsz jest bardzo drogi, wszystko idzie w górę, a nie ma ani takich projektów, które można by było jakby włożyć w koszty, które mogą pokryć zapłaty. My się utrzymujemy ze składek, z darowizn 1%, a teraz słyszymy, że 1% ma nie być, więc to też jest dla takich organizacji, które działały, będzie to trudny okres, bo serce ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję, tym wszystkim, którzy nam przekazali 1% za to, że wspomogli naprawdę dobro to, co robimy. I te 25 lat życzyłabym sobie, żeby te wszystkie projekty, które mamy zaplanowane, były realizowane, żebyśmy mogły prowadzić Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. Życzę sobie zdrowia przede wszystkim, bo pani mówi tutaj zdrowia. O wsparciu, o finansowym wsparciu, o wolontariuszach, ale to prowadzą panie, które też gdzieś doświadczyły jakiejś tam choroby nowotworowej. Tak, więc życzmy sobie wszyscy zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i to, co powiedziałam, bezcenne i musimy go szanować, cenić i zadbać o nie. Bo jak my nie zadbamy, to proszę państwa wszyscy, nie tylko my, Amazonki, kobiety, które przeszły choroby, ale każdy powinien zadbać o siebie i pamiętać, że wszystko, co jest wcześniej zdiagnozowane, to jest naprawdę w 100% wyleczalne. Jeszcze możemy się przez wiele lat cieszyć dobrym zdrowiem i życiem. To na zakończenie, pani prezes, proszę raz jeszcze zaprosić na Marsz Różowej Wstążki. Kiedy, o której, gdzie? Serdecznie zapraszam wszystkich. Dokładnie 26 maja na godzinę 12 na Plac Biegańskiego, skąd wyruszymy w kierunku Starego Rynku. Na Placu Rynku już od godziny 12 będą czekały na państwa miasteczko profilaktyczne. Cytobus, który już właściwie będzie od godziny 11, gdzie panie będą mogły skorzystać z badań cytologicznych. Będzie Narodowy Fundusz, który będzie wspierał i mówił o swoich programach. Będzie można sobie założyć kartę europejską, PUOP, wiele innych rzeczy, innych programów. Będą animacje dla dzieci. Przede wszystkim będzie muzyka, tak? Czyli będą występy artystyczne i debata. Debata o zdrowiu, którym wezmą udział, razem zadbajmy o zdrowie, którym wezmą udział onkolog, pielęgniarka, pani psycholog oraz pacjent, gdzie będziemy jakby dzielić się tym swoim spostrzeżeniami i pokrótce opowiedzieć, co jest bardzo ważne. No i co jest najważniejsze, proszę państwa, będą szpitale, czy miejskie, wojewódzkie, czy właśnie szpital Mazowia, gdzie
do Państwa dyspozycji będą właśnie i lekarze, pielęgniarki, będą badania pomiaru tętna i może dyrektorzy będą w szpitali, będzie można Można z nimi właśnie porozmawiać. Serdecznie dyrekcję też również zapraszam. Myślę, proszę Państwa, zróbcie coś dla siebie. A ponieważ ta młodzież idzie, masa dzieci idzie w tym marszu, oni później przyprowadzają te mamy tutaj właśnie do nas na plac. I zróbcie właśnie sobie wszyscy prezent. A mężczyzn zachęcam, bo dla Was jest też niespodzianka. Czyli prezent na Dzień Matki. Tak. Bardzo dziękuję pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Dziękuję bardzo.